jednostki zaatakowały Polskę z trzech stron. Od północy, zachodu i południa. Zaczęła się trwająca 36 dni wojna obronna Polski. W przebiegu wojny wyzwoleńczej narodu polskiego można wyróżnić trzy etapy i wskazać ważne wydarzenia z tego okresu. Pierwszy etap. 1-7 września. Bitwy o główną linię obrony. Ważne wydarzenie. Siedmiodniowa obrona Westerplatte. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego lata było tyle wrzosu na bukiety. Drugi etap. 7-17 września. Walki odwrotowe. Ważne wydarzenia. 8 września rozpoczęta obrona Warszawy. 9 września bitwa nad Bzurą. 17 września wkroczenie Armii Czerwonej na wschodnie obszary II Rzeczypospolitej i opuszczenie Polski przez rząd i prezydenta Mościckiego. Trzeci etap, 18 września, 5 października. Ostatnie walki broniących się ośrodków oporu. Ważne wydarzenia. 19 i 26 września. Bitwy w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego. 28 września. Złożenie broni przez bohaterskich obrońców Warszawy. 29 września. Poddanie się twierdzy Modlin. 2 października. Kapitulacja Helu. 5 października. Ostatnia bitwa kampanii pod Kockiem. Cóż tam zostało? Zwalony dom, zwyczajne życie, podobne snom. I na cmentarzu matki mej grób, i ziemia zdana wrogom na łup. Cóż mi zostało? Tęsknić i iść. Tułaciem, wiatrem porwany liść. I walczyć, walczyć, ale nie we śnie. O ziemię, którą stracił we wrześniu. O dom zwalony, o zwykłe życie. O grób mej matki do śmierci bić się i serce złożyć w kochane ręce. To mi zostało, chyba nic więcej.